Hejka, tu zabawy Eusebiusza. Dzisiaj w programie będzie Lego Marvel Super Heroes. Tutaj jest pojedynek Spider-Man z Elektro. Mm-hmm. Proszę, trzymaj. On jest bardzo fajny, no bo on ma takie fajne, zobaczcie, to się tak kręci. Tutaj możecie wszystko zobaczyć. To go wystrzela, tak? Tutaj są strzały. Mały zestaw, ale super fajny. Czyli dwie figurki, tu jest Spider Trike, czyli ten pojazd. No i tutaj jakieś są obrotowe prądy. Zaraz wszystko zobaczymy. To jest od ilu lat? Od 5 już. No tak. Maska, ja mam gdzieś 7. Tak jest. Otwieramy. Ile torebek? 2. Dwie torebeczki, instrukcja. Nie widzę głowy Elektro. O ile widzę pazury Elektro. Aha, fajne, super. Zobaczcie, to są pazury Elektro. Jeszcze druga torebka. Panie, otwieraj pan drugą torebkę. O, jakiś tam błyszczący też jest. Tak. Głowa Spidermana. Spiderman. To jest diamencik. Diament jakiś, tak. Albo szmaragd, bo raczej to szmaragd. A to proszę. Elektro. I prądy wszystkie. Dobra. A i właśnie jeszcze tutaj widać już głowę. Zobaczcie, jaką będzie miał głowę. Przezroczystą. Zobaczycie wszystko jeszcze za chwilę. A teraz co robimy? Cofamy się w czasie, czyli że idziemy do innego wymiaru. Tak jest. Inny wymiar, inna czasoprzestrzeń. Tak. Tadam, mamy złożone. To jest bardzo fajny zestaw, ale zobaczcie, pokazywam funkcję. To jest akurat tutaj, się stawia Spidermana. Tak, bo to jest wóz Spidermana. I zobaczcie, no i on tak działa. No tak, że można go wyrzucić. Natomiast spodziewaliśmy się, że to będzie jakoś, no sam patrz zresztą. No zobaczcie, że tak, to mało by tak wystrzelił. Jest gorzej trochę. Tak, no tutaj bardziej wyobraźnia musi nam pracować, tak samo jak przy tych wyrzutniach, które działają, pokaż jak one działają, te wyrzutnie. Działają na... Tutaj są zapasowe części. Tak, to jest zapasowa część jedna i zapasowa część druga, czyli tylko te dwie, żadnych innych zapasowych części nie ma. Mhm. Dziwne trochę. No dziwne, ale okej. Okay. Strzały, uwaga, strzały, pi, pi, pi. No właśnie. Tak, słabo. Tak. O, i drugą teraz wystrzelimy. Wiadomo, o co chodzi. No nie jest to rewelacja, aczkolwiek mam. Aczkolwiek teraz te wszystkie wyrzutnie. Wszystkie wyrzutnie teraz są udoskonalone, prawda? Tak. Jakie są? Że są takie na sprężynę. Dokładnie tak. I to już działa elegancko. O, i tu jest, to jest bardzo fajne. To jest platforma prądowa od elektrycznego tak lata, bohatera tak wroga, tak? Dobrze. Ja to pokażę. O, i można tak, i może odlecieć w końcu. Mamy wtedy taką broń. To jest wtedy broń. Znaczy taka, że ktoś idzie. O, co to? Kładzie się na to. Zobaczcie, stoi, a tu nagle pułapka się zamyka na energię. O, słuchajcie, tutaj tak zrobić. O, i chcę wam pokazać. I energia taka. Dawaj tego elektro bohatera. Proszę. Hero, Electro Hero i po prostu Spider-Man jedzie w samochodzie. I po prostu można na różne sposoby to rozłożyć. I on wtedy leci i atakuje nam Spider-Mana i jego pojazd. Pojazd, co o pojeździe byś powiedział, bo jest dość nietuzinkowy ten pojazd. Że to jest, zobaczcie. Płozy jakieś są. Płozy, które są giętkie są, o, amortyzacja pełna. Żeśmy sprawdzali, to jest dość szybki, nie? Tak. No dobrze, figurki są bardzo fajne. Zobaczcie, możesz to odczepić od tego i zobaczcie. I latający. Nie, zobaczcie, może być pływający. Nie, on bardziej latający, bo ma wtedy takie maluteńkie skrzydełka, wyrzutnie, zobaczcie, czyli silnik odrzutowy. Dokładnie tak. Ale zobaczcie, takie coś, że tak jak motorówka, że tutaj zobaczcie, naciska tak na wodę, tak. Jak oceniasz w ogóle cały zestaw? Co sądzisz o tym zestawie?
W skali od 1 do 10 podaję ocenę. Albo szkolną, od 1 do 6. Tak niska ocena, 2 w skali od 1 do 6 za taki wyśmienity zestaw z dwoma superbohaterami? Mhm. No dobrze, czyli co jest nie tak? Ta wyrzutnia. Ta wyrzutnia, no właśnie. I to jest takie niefajne. No bo żeby on tak poleciał, to by trzeba było, nie wiem, zamontować jakieś sprężyny od Lego Technics i wtedy może by tak właśnie latał. I jeszcze obserwujcie nasz kanał, wyśnijcie czerwoni guzik i komentujcie. Tato, co jest piekło? Piekło, piekło. Jednak zmieniam tą ocenę, no bo za mało się pobawiłem, no i zmieniam ocenę na 5. Na piąteczkę, tak? Tak. No to już dobra ocena. No to okej. Like.